wszystko od śpiewania, wszystko zaczęło się od kolorowych wsi szczególnie, bo to najbardziej było po wsiach to rozpowszechnione. Tak samo i u nas we wsi Piekary mieliśmy rozpowszechnione właśnie te kolorowe wsie, żeśmy zawsze występowali, śpiewali. No a potem by jeszcze koło gospodyń wiejskich, tak samo w kole gospodyń wiejskich żeśmy dużo śpiewali, zbierałyśmy się. Jakoś to pomału to wszystko zacichło, przestało się już, te kolorowe wsie się skończyły. No i wtedy już, no smutno nam było nic nie robić, więc mówię do koleżanki, słuchaj, coś zróbmy z tym, żebyśmy dalej śpiewali, żebyśmy mogli jakoś żyć jeszcze, uczestniczyć w czymś, no bo tak smutno jest na wsi, nie mamy tak blisko ani kina, ani niczego. Śpiewajmy sobie, no ale tak zbierałyśmy sobie koleżanki, no. To jakoś tak pomału, po kilka osób się zbierało i było nam bardzo trudno, bo nie mieliśmy swojej własnej świetlicy. Nie mieliśmy gdzie się spotykać. To po różnych miejscowościach spotkaliśmy się. W kinie w Wielczu, Laskowicach, w przedszkolu, w Wielczu w szkole, gdzie tylko można było, tam żeśmy się spotykały. No i tak po prostu dotarliśmy już troszeczkę, coraz więcej ludzi do nas przychodziło. No w końcu Ośrodek Kultury w Wielczu, Laskowicach dał nam swój pokój, żeśmy mogły tam już więcej spędzać czasu i więcej już mieliśmy prób tam razem. Wspaniałych takich, że już coraz lepsze te próby były. No i tak dotrwaliśmy do dzisiaj i niedawno, może jakie te 4 lata temu, mieliśmy już swoje stroje, mamy. Mamy głównie muzykę ludową. Muzyka ta jest oparta w zasadzie na tekstach, które posiadają członkowie naszego zespołu. Mają duży zasób wiedzy, duży zasób piosenek, które się później przerabia niejako u nas w zespole. Oprócz tego śpiewamy różnego rodzaju kolędy, pastorałki na użytek, że tak powiem, imprez, w których bierzemy udział u nas w Laskowicach. Tak, bardzo jesteśmy zapraszani, nawet bardzo często i spotykamy się z różnymi zespołami też i bardzo, bardzo ładnie to przeżywamy i zachęca nas to bardziej, mobilizuje, jakby powiedzieć, do dalszej, daje nam chęć do dalszego śpiewania.